Tu przytniemy, tu za dużo. Z prawej przytniemy. No nie da się porządnie tego przyciąć. Będziemy pracować nad tym, co mamy. Także na podwyżki bym nie liczył. W turnieju ile gra osób? 10 osób, pięknie. Turniej zrobimy. Teraz przejdziemy do końcóweczek. Tutaj mam gdzieś te końcóweczki. O. Górecki Kornic taką wymyślili. Nie wiem, czy to ich było dwóch, czy jeden. No wieża i pion powinny wygrać. I powinny wygrać również dlatego, że ten król jest, nie ucieknie do rogu. Nie ucieknie, zagadka, do którego rogu powinien król uciekać bez pionów? Kto pamięta? Kto pamięta, do którego rogu powinien król uciekać? A nie, to mi się włączyło. Nie dostanę odznaczenia. Nie potrzebuję też odznaczenia, panie Bartoszu. Do oznaczeń mam stosunek jednoznaczny. Jeżeli pominę, kto dostał orła białego pod koniec XVIII wieku, ale jak dostał Mussolini i Mohamed Reza Pahlavi. O, przeciwny niż kolor gońca. Bardzo dobrze. Tu w tej pozycji jest problem. Gramy najprościej tak. Wieża B4 na gońca. Wyganiamy go. Teraz pan szachuś. Pan szachuś. Król musi wrócić. I E7. Z nieuchronnym król E6. Teraz wiemy, że nie można gońcem brać piona. Król F7, nie puszczamy króla, żeby szachnąć. I znowu dorabiamy hetmanka. Musi bić. I po król E6 jest problem. Król nie może przyjść na D... Ojej, król nie może przyjść na D8. Bo jest szach podwójny. A jak pójdzie na F8... Teraz nie może wrócić na E8, bo wieża będzie napadać. A tu już jest w złym rogu. A tu już jest w złym rogu. Dobrze. Ustawiamy następną pozycję, bardzo ważną. Tu goniec jest dobry. Ale nie puścimy do rogu. Goniec jest dobry. Tu się wygrywa idąc pionem. Co z tego, że on se będzie wyczekiwał? I wygraliśmy. Prościej niż żeśmy się spodziewali. Ciekawsza pozycja jest taka.
Dzień dobry, panie Janku. Pan Janek napisał, że zmienia się tylko oficer prowadzący. Oczywiście, że tak. A propos, mam do was pytanie, ponieważ będę opisywał nowy, no, Fryca 19 będę opisywał. Czy połączyć to z opisywaniem przez Bejza 17, czy nie? Jeszcze raz, będę opisywał Fryca 19. Czy połączyć to z opisywaniem przez Bejza 19? Będę mógłbym ze dwa razy w tygodniu jakiś film nagrać. Fryc mi się bardzo podoba, ten nowy. Co wy na to? To wymyślcie, a ja tu ustawię pozycję następną. A, ustawiłem pozycję. Białe zaczynają i wygrywają. Jak zaczynają... Co śmiało, pani Totka? A śmiało wygrywają. No na przykład. Goniec C2, napadamy. Goniec B3, pan szachuś. Teraz trzeba na króla na chwilę wypuścić. Szachnąć, on musi znowu iść do rogu. I po król G6 wygrywamy. Pan szachuś, musimy to pole zaatakować. Grozi mat. Goniec nie ma szacha. No i teraz już wygraliśmy, bo goniec nie może przyjść na pole F8. G8, przepraszam. Powiecie, że się na polach nie znam. A ja się troszkę znam. Zobaczmy podobną pozycję. Ale taką. Tej pozycji wygrać nie można. Panie Bartosze, od dawna nie śledzę wojny, bo wojna, jak byłem we wojsku, popularna była piosenka. Niech tam, nie będę śpiewał, powiem tylko słowa. Niech nam kto mówi, co chce, a my wiemy, że w wojsku nie jest źle. I tutaj się śpiewało w niedzielę, bo wtedy były soboty pracujące. A jeżeli jest wojna i jest... W sobotę i w niedzielę się nie walczą, to co to jest za wojna? Tam oczywiście nieszczęśliwi ludzie giną. Ale to jak doktor Brzeski, Rafał Brzeski opisywał pamiętnik partyzanta Armii Ludowej. Poniedziałek. Obserwujemy leśniczówkę, szykujemy się do ataku. Wtorek. Zdobyliśmy leśniczówkę. Środa. Niemcy zrobili kontratak, odbili leśniczówkę. Czwartek. Podobnie zdobyliśmy leśniczówkę. Piątek. Niemcy ponowili atak, obroniliśmy leśniczówkę. Sobota. Przyszedł leśniczy i nas wszystkich pogonił. Także no, to tak z tymi wojny, na tej wojny nikt nie wygra. Tej wojny nikt nie wygra, cierpią tylko ludzie. Dobra, przyjrzyjmy się tej pozycji. Wieża C7, goniec się nie daje.
Król G5. Goniec się nie daje. Król F6. I król G8. Wieża G7. Król chętnie idzie do narożnika, bo stoi w pacie. Goniec C2. Król G5. Król G7. I biały nie ma jak wzmocnić pozycji. Wieża C1. Goniec D3. Wieża C7. Król G8. Król H6. Król F8. I już to gdzieś widzieliśmy. I już to gdzieś widzieliśmy. Nowa pozycja z partii. Zamichowski Kasparian był taki szachista, później układać zadań szachowych, się nazywali kompozytorami. I on to przegrał, bo miał źle ustawionego króla. Goniec C2. Szach. Goni króla. I wieża C3. To nie jest takie łatwe. Goniec B1, wieża G3, szach. Teraz król nie może wejść do rogu, bo będzie w siatce matowej. Wieża G7. I stępem. I odrzucającego szacha damy. Nie dał. To my na niego. Nie dał. To my na niego. Teraz nie ma króla F5, bo zbijemy gońca. Ojej, tu. Król E5, teraz jeszcze nie można zbić gońca, ale wieża F2 jest dobre. Teraz na król F6 zagramy H5. Teraz już możemy zbić gońca. Teraz możemy już zbić gońca. Pion dochodzi. Zobaczmy partię z życią. Kotow, Smysłow, znaczy życiową partię. Król do króla się nie przytula oczywiście. On się do nikogo nie przytula. Wierszyk napisała sztuczna inteligencja oczywiście. O! Białe zaczynają, wygrywają. Dzień dobry, panie Piotrze. Panie Janku. Panie Janku, my oglądamy świat, tak jak mawiał Platon, przykuci do skały w pieczarze i tylko widzimy cienie prawdziwego świata. No dobra. A tu pan Neskir tak ładnie coś... To pan Neskir coś zasponsorował? Czyżby? Zachęcam do udziału w turnieju. Nie, nie zasponsorował, tylko tak ładnie, ładnie napisał kawkę. Kawkę dzisiaj piłem, nawet dwie. No dobra. A do turnieju już się zapisali? Żeście się nie zapisali.
Dobra, lecimy dalej. Białe zaczynają i wygrywają. Wieża C3 i czarne się poddały. Piona bić nie można, gońcem trzeba uciekać. Wieża C6 i znowu piona bić nie można, bo będzie wygrywanie tak jak na bandzie 8. Na bandzie H wygrywa się dokładnie tak samo. A po król H7 jest pan szachuś. Goniec nie może bić. Bo wieża C7 wygrywa od razu. Czyli po... Nawet nie pomaga, jak pójdzie król H7. Też gramy. Goniec wyczekuje. I po wieża F6 są problemy. Goniec wyczekuje. Król G5. Goniec C3. Wieża E7. Król G8 i król G6. Zły ruch. Zły ruch. Czyli jeżeli ktoś wpadnie na pomysł bicia króla w szachach, to pan przestanie grać. Moderniści są zdolni do wszystkiego. No nie. Akurat na to, panie Bartoszu, nie wpadną, ponieważ uczą dzieci, że nieprawidłowy ruch przegrywa albo dwa. Ja nie, tam różnie bywa w zależności od szczegółowych, najnowszych przepisów. I wiele dzieci w turniejach zadaje pierwsze pytanie, czy błąd, czy dwa błędy przegrywają. Kiedyś jeden mój chłopczyk ewidentnie miał zachowania zwane jest Aspergerem, a nawet miał stwierdzony autyzm. Grał w turnieju w Rembertowie takim popularnym i przeciwnik raz mu powiedział, że zrobi nieprawidłowy ruch. Ja zanim on się dorwał do głosu i chciał ułożyć zdanie, to za chwilę drugi raz nie był w stanie sam udowodnić, że nieprawda, że to nieprawidłowy ruch. Dwa razy mu uznali, sędzia był miejscowy, zawodnik był miejscowy i miejscowy zawodnik z moim wygrał, chociaż obiektywnie był słabszy. Więc z tym biciem kiedyś podstawienie króla, zostawienie króla pod szachem nie było uważane za żaden błąd. Lepiej się gra z programami w internecie. Tam nie można zostawić króla pod szachem. Tam nie można zostawić. Natomiast zetknąłem się dziś chyba dwa razy u moich dwóch różnych uczniów, że nie skorzystali z bicia w przelocie. Nie skorzystali z bicia w przelocie. Nie przyszło im do głowy, że coś takiego... Ich przeciwnicy też nie zauważyli tej możliwości bicia w przelocie. A coś takiego jak bicie w przelocie w szachach istnieje od jakiegoś czasu, prawda? Czy nie? Czy nie istnieje? Dobra. Stawimy sobie jakąś pozycję, może ciekawszą. Kto ma dostęp do tablic Nalimowa, czy nawet Thompsona, to tam takie końcówki ma. Zobaczmy taką pozycję. O. Czarny król stoi w złym rogu i trzeba to wygrać. Wygrajmy to razem. Czas start. Dzień dobry, pani Marto. Do turnieju się pani zapisała?
Mamy dla pani miejsce, można szybciutko. Pani Marto, tam do turnieju się dopisać. Nie ma pani Marty w turnieju. Pan Totcho mówi wieża H1. Wieża H1, czyli tu. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? A, zegar włączę. A ktoś słyszał, jak się Gufeld z Korcznojem kolegowali? Czy opowiedzieć? Bo może mówiłem, ja nie pamiętam. No dobra, kto nie słyszał, to opowiem. Korcznoj nie cenił Gufielda. Gufield wypełni normę, no, tytuł arcymistrzowski i mówi do Korcznoja: teraz jesteśmy kolegami. A Korcznoj do niego mówi: twoim kolegą to jest Damljanowicz, taki jugosławiański szachista. Gufield się trochę zmartwił, ale potem chłopaki pojechali na turniej do Holandii i w czasie turnieju Holandii Korcznoj przegrał z Damljanowiczem. I wtedy Gufield mówi do Korcznoja: Damljanowicz to jest twoim kolegą. Wieża H1. Kto jeszcze inny ruch zaproponuje? Jeszcze daję wam 10 sekund. Gufield był specjalistą od systemu smoczego i obrony królewsko-indyjskiej. Stawiał gońca na G7 czarnymi i trenował mistrzynię świata Maję Ciburdanidze. Edward miał na imię. Zacznijmy od wieża H7. Wieża H7 nie wygrywa, bo jest pan szachuś. I kto widzi teraz ruch? Proszę, czas start. Kto widzi ruch czarnych? Wieża D7 nie. Czarnych, panie kapitanie. Ruch czarnych. Jeszcze wam daję 10 sekund. Przedostatnie 10 sekund. No dobra, podpowiem wam. Goniec G7. Przyjrzyjcie się. Nie, panie Totkom. Goniec G7. Goniec G7. No dobra, a na wieża H4 co gramy? Czas start. Goniec E5 niedobre, panie Totko.
No myślimy chwilę. Goniec H6 też nie. No dobra, pokażę. Goniec D4. Proszę sobie sprawdzić, jak ten goniec ładnie stoi. Natomiast... Natomiast w tej pozycji niespodziewanie wygrywa król B5. Król nie może bić piona. Goniec B2. Wieża B4. Goniec C3. Goniec E5. I król A6. Pata nie ma, a można dać szacha na C8. Taka śmieszna pozycja. Dobra, ustawmy nową pozycję. Pionu dajmy czarnym dla odmiany. Czarne zaczynają. Gramy czarnymi. Gramy czarnymi. Mamy 20 minut do turnieju, no to jeszcze zobaczymy jakieś dwie pozycje. No C2, no pewnie, że C2. Wieża C8, gramy dalej. No każdy by zagrał goniec C3, to się nazywa przesłona. Pan Szachuś. Ruch czarnych. Pan Szachuś. Król E1? Król E1 niedobre, panie Totko. Daję jeszcze 10 sekund. Albo pokaż, zobaczmy no. Zobaczmy tak, co na król E1 biały gra. Co biały gra na król E1? Czas start. Bo to ciekawe. Co biały gra na król E1? Kto widzi obronę? Kto widzi remi białymi? Czas leci.
Oddaję wam ostatnie 10 sekund. No, ciężko, ciężko, ciężko. A po wieża B8. Wieża B1, białe remisują. Prawda, że ładne? Więc gramy czarnymi. Król E1 niedobre, już wiemy. Król E2. Bardzo dobrze. Pan Szachuś, gramy dalej. Król D1 znowu to samo, pani Totko. No nie można król D1 znowu. Podpowiem wam. Tu, tu. Kontrolujemy pierwszą linię. I po król H2 nie ma dobrego szacha. I po król H2 nie ma dobrego szacha. Dzień dobry, panie Piotrze. Miło pana widzieć. Zachęcam do udziału w turnieju. Jeszcze można. Zobaczmy ostatni przykład na dziś. Król, pion, goniec, król i wieża. Tym razem białe wygrywają. Próbujemy to wygrać. Czas start. Próbujemy to wygrać. Co jest? Daję wam ostatnie 10 sekund. Wieża H7 nie wygrywa.